Chciałbym Wam wszystkim przedstawić już znanego nam księdza, doktora habilitowanego Stanisława Zarzyckiego, Palotyn, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Instytutu Teologii i Duchowości Wydziału Teologii na KULU. Jest on autorem wielu publikacji i artykułów naukowych. Niektóre z nich też dostępne w Instytucie Pagliottiego. Też był już uczestnikiem kilku sympozjum i ten, który miał tutaj wykłady swoje na sympozjach. Zapraszamy serdecznie księdza Stanisława, prosząc o przedstawienie tematu nielekkiego. Jak mówimy, droga abnegacji w pismach świętego Jana od Krzyża i w pismach świętego Wincentego Palottiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję najpierw bardzo serdecznie organizatorom tego sympozjum za zaproszenie na tak ważne spotkanie, podczas którego chcemy zgłębiać naszą duchowość palotyńską i wpływy innych świętych, w tym przypadku dzisiaj świętego Jana od Krzyża. A więc święci niejako rodzą świętych, albo też można powiedzieć, że święci uczą się od innych świętych, przyjmują ich naukę, przykład życia, bo ci inni naśladowali Jezusa Chrystusa. Chciałem podjąć temat drogi abnegacji według świętych. Świętego Jana od Krzyża i świętego Wincentego Palottiego, wskazując na podobieństwa i różnice. Najpierw, jeśli chodzi o temat, jest on rzeczywiście tematem może niepopularnym, ponieważ abnegacja. Abnegacja jest to termin pochodzący z ascezy chrześcijańskiej, który funkcjonował także w kulturze wcześniej. Ale dzisiaj wskutek tego, że nasza kultura jest zdominowana przez inną mentalność, to on jest wypierany i nawet słowo abnegat ma znaczenie negatywne. Człowiek niedbający o siebie, o swój wygląd, o swoje sprawy, w tym znaczeniu nie chcę go tutaj używać, tylko właśnie w takim znaczeniu, jak funkcjonował w XIX wieku, bo oto wracamy do świętego Wincentego Palottiego, czyli musimy tego świętego rozpatrywać w jego kontekście. Praktykować abnegację to można powiedzieć nie być w sposób nadmierny zaabsorbowanym samym sobą, wyrzekać się siebie, poświęcać się dla innych. I jest kilka terminów najpierw, które można uznać w mniejszym czy w większym stopniu za synonimy pojęcia abnegacji. Wyrzeczenie się na przykład, zdobyć się na jakąś bezinteresowność, oderwanie się od czegoś, zapomnienie o sobie, uniżenie się, pokora. To są terminy bliskoznaczne. Według francuskiego teologa Guiberta pojęcie abnegacja jest z tych wszystkich pojęć najbardziej podstawowym i uniwersalnym. Bo gdy mówimy wyrzeczenie się czegoś, to zazwyczaj myślimy o dobrach jakichś, których się wyrzekamy. A abnegacja odnosi się do wyrzeczenia się czegoś w nas, czegoś z samych siebie. I dlatego mówimy na płaszczyźnie chrześcijańskiej o miłości własnej, że trzeba się wyrzekać miłości własnej. Trzeba rozróżnić między miłością samego siebie, którą trzeba posiadać,
bo żeby miłować Boga i bliźniego, trzeba też miłować samego siebie w sposób uporządkowany. A miłością własną, która jest uznawana za egoizm, czyli takie koncentrowanie na sobie wszystkiego. Jeszcze synonimem jest tutaj pokora, która jest pojęciem, wydaje się, najbardziej bliskim pojęciu abnegacji. Czy abnegacja jest cnotą, czy jest czymś innym? Wśród cnót nie funkcjonuje cnota abnegacji i uznawana jest ona za taką ogólną dyspozycję duszy, ułatwiającą praktykę innych cnót. Na przykład ktoś okazuje nam uczucie niechęci albo nienawiści, a my reagujemy aktem miłości. To akt miłości jest aktem abnegacji w tym przypadku, że nie odpowiadamy tak, jak ktoś reaguje wobec nas. I inne akty mogą być aktami abnegacji, jeśli wymagają od nas wyrzeczenia się samego siebie. Konieczność abnegacji i jej centralne miejsce w życiu duchowym. Najpierw ważne jest tutaj wezwanie pochodzące od Chrystusa. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Tutaj to zaparcie się samego siebie jest wezwaniem do abnegacji, którą można osiągnąć w większym czy w mniejszym stopniu. I różni autorzy duchowi akcentowali potrzebę abnegacji. Na przykład święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchownych pod koniec drugiego tygodnia podaje taką uwagę, którą należy przyjąć. Mówi tak: w tym wszystkim nie chcieć i nie szukać nic innego, jedynie we wszystkim i wszędzie większej czci i chwały Boga, Pana naszego, i niech każdy pomyśli o tym, że we wszystkich rzeczach duchowych uczyni postęp tylko w takiej mierze, w jakiej wyrwie się ze swej miłości własnej, ze swej woli, ze swoich korzyści. Czyli tu właśnie jest dotknięcie tego punktu. Wyrwać się z miłości własnej. A święty Jan od Krzyża po zacytowaniu słów Jezusa: tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem, dodaje: jest więc wielką niewiedzą sądzić, że dusza może dojść do stanu wysokiego zjednoczenia z Bogiem, jeśli wpierw nie opróżni pożądania ze wszystkich rzeczy przyrodzonych i nadprzyrodzonych, które mogą dla niej stanowić przeszkodę. Czyli tutaj jest to wezwanie, o którym wczoraj była mowa, że dusza ma się uwolnić od tych pragnień rzeczy przyrodzonych, ale także i duchowych, na wyższym etapie tej drogi na górę doskonałości. Chcę jeszcze dodać na wstępie, że są takie dwie racje tej nauki o abnegacji podawane w różnych podręcznikach duchowych. Po pierwsze, że jest ona w życiu duchowym takim punktem decydującym, jeśli ktoś się na to zdobywa, jakby pozycją strategiczną, którą trzeba przyjąć. Jeden właśnie wspomniany Gibert mówi, że w życiu świętych nawet obserwuje się, że prowadzili głębsze życie modlitwy, miłości Boga, ale brakowało przez dłuższy czas w ich życiu jakiejś gotowości umierania dla siebie i całkowitego zdania się na Boga. Tego, co potem określa święty Tomasz z Akwinu, czy też inni autorzy, holokaustum. To znaczy takiej pełnej ofiary,
którą człowiek powinien dać z siebie. I że tu jest właśnie taka potrzeba. Po drugie, że centralne miejsce w życiu duchowym abnegacji nadaje postawa Jezusa Chrystusa, który powiedziane jest o Chrystusie, że nie miał upodobania w sobie i przyjął krzyż dla naszego zbawienia. A więc ta postawa Chrystusa. I teraz chcę pominąć tutaj pewne rzeczy ze względu na wczorajszy referat, który nas wprowadził w problematykę tej drogi na Górę Karmel. Chodzi tutaj głównie o, możemy sobie sami, bo całe dzieło świętego Jana jest wielkie i nie wiadomo co czytać, ale 13 rozdział pierwszej księgi drogi na Górę Karmel jest taki dla nas tutaj bardzo ważny, że pokazuje nam właśnie tę drogę i konieczność wyrzeczenia tych dóbr. Jest tam podana taka metodyka tej abnegacji. W związku z tym, według dawnej psychologii, trzeba było się nauczyć panowania nad czterema uczuciami: radością, nadzieją, lękiem i bólem. To tutaj święty Jan od Krzyża podaje te zasady, które wczoraj zostały przytoczone, czego się należy wyrzekać. I pytanie jeszcze takie, które warto postawić. Jakiego maksymalnego wyrzeczenia się siebie oczekuje od nas Chrystus według nauki świętego Jana od Krzyża? Chcę jeszcze dodać tutaj, że nauka świętego Jana od Krzyża jest przede wszystkim skierowana do zakonników. Czyli my nie jesteśmy takim najbardziej odpowiednim audytorium, jeśli chodzi o świeckich. I do tych, którzy oderwali się od świata i mają zmierzać do Boga. Tak, więc dzisiejsza teologia laikatu trochę by inaczej nam proponowała pewne rzeczy. Ale stawiajmy pytanie dalej w kontekście nauki świętego Jana. Do jakiego maksymalnego wyrzeczenia się siebie jest człowiek zobowiązany? Odpowiada święty Jan, to pewne, że ma to być jakby śmierć i unicestwienie doczesne, naturalne i duchowe wszystkich rzeczy cenionych przez wolę, od której wszelkie wyrzeczenie zależy. Że ma to być jakby śmierć i unicestwienie doczesne, naturalne i duchowe wszystkich rzeczy. Jest to coś przejmujące, że jest mowa o unicestwieniu. Ale w kontekście nauki świętego Jana od Krzyża mamy tutaj chrystologiczne uzasadnienie abnegacji, czyli uzasadnienie samą postawą Chrystusa. Jak święty Jan postrzega Chrystusa i jego postawę w tym względzie? Otóż mówi on, że Jezus Chrystus jest dla nas drogą, ale w tym sensie jest drogą, że ukazuje nam drogę umierania naszej natury, zarówno w części zmysłowej, jak i duchowej. Że trzeba odczytać Chrystusa i jego przykład pod tym względem. Że Chrystus co do zmysłów duchowo obumarł w swym życiu, a naturalnie obumarł w czasie śmierci na krzyżu. I że w chwili śmierci, mówi święty Jan, został wyniszczony Chrystus w swej duszy przez pozbawienie go wszelkiej pociechy i podpory, przez ten stan opuszczenia, nawet przez Boga Ojca. Jest to trochę dawna teologia używana, ale podkreśla dalej, że Chrystus wtedy właśnie dokonał dzieła większego niż wszystkie cuda, które zdziałał, dzieła największego na niebie i ziemi, jakim jest pojednanie i połączenie przez łaskę rodzaju ludzkiego z Bogiem.
i odnosi do Chrystusa słowa z Psalmu 72, werset 22, ad nihilum redactus sum et nescivi. A ja wniwecz obrócony byłem i nie wiedziałem. Nicość, do stanu nicości Chrystus został doprowadzony na krzyżu. I mówi dalej tak. Z tego przykładu człowiek duchowy zrozumie tajemnicę bramy i drogi Chrystusowej do zjednoczenia z Bogiem oraz pojmie, że im więcej się ktoś wyniszczy dla Boga w swej części zmysłowej i duchowej, tym więcej się z Nim zjednoczy i tym większego dzieła dokona. A jeśli ktoś dojdzie mężnie do tego całkowitego nic, jeśli ktoś dojdzie do całkowitego nic, nicość jest punktem dojścia, które jest najgłębszą pokorą, dokona się wtedy zjednoczenie duchowe między duszą a Bogiem. I to jest najwznioślejszy i najwyższy stan, jaki można osiągnąć w tym życiu. Polega on nie na przyjemnościach, upodobaniach, smakach i uczuciach duchowych, lecz na prawdziwej śmierci krzyżowej w zmysłach i duchu, czyli w zewnętrznej i duchowej części człowieka. O, tu jest bardzo mocne podkreślenie tego stanu, punktu, do którego należy dojść. I jeszcze jedno dopowiedzenie, zanim przejdziemy do świętego Wincentego Palotiego, że ta abnegacja jest praktykowana w tym celu, żeby otworzyć się na łaskę kontemplacji i dojść do zjednoczenia z Bogiem. Święty Jan od Krzyża mówi o zjednoczeniu z Bogiem jako o czymś takim centralnym. To jest najważniejsze. I mówi, że człowiek już jest jakoś zjednoczony z Bogiem z tego tytułu, że jest tworzeniem Bożym. To jest zjednoczenie ontyczne. Po drugie, powinien dążyć do zjednoczenia z Bogiem przez łaskę, którą otrzymuje się przez słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, czy inne działanie Boga. I zjednoczenie z Bogiem jeszcze głębsze otrzymują mistycy przez tak zwane odczucie duchowe, głębio duszy, nie uczuciami cielesnymi, ale głębio duszy. Te trzy formy zjednoczenia, ale żeby dojść, to trzeba wszystkie przeszkody grzesznej natury pokonać i wszystkie akty sprzeciwiające się Bogu i nasze usposobienie, to nasze ja, ta miłość własna, muszą być pokonane i dlatego potrzebna jest praktyka abnegacji. Najpierw w postaci tych aktów, a później w jakimś głębszym wymiarze, aż przez otwarcie się na działanie Boga, który może dopełnić tego dzieła zjednoczenia. Czyli widzimy sensowność i celowość tej abnegacji według nauki doktora Karmelu. I teraz przechodzimy, bo nas bardziej interesuje święty Wincenty Palotti oczywiście, ale dlatego, że on nie podaje nam nauki na temat abnegacji, a tylko samą praktykę, dlatego dobrze jest wyjść od teorii doktora Kościoła, bo doktorzy Kościoła podają naukę powszechnie ważną. Powszechnie ważną. Ktoś może być uznany za doktora Kościoła, jeśli podaje naukę powszechnie ważną. Święty Jan od Krzyża nie był jeszcze za czasów Palotiego doktorem Kościoła. Został dopiero w 1925 roku. A mimo tego Palotti, mając kontakt ze środowiskami karmelitańskimi, odkrył tę ważność jego nauki. Podobnie święty Franciszek Salezy, który miał wielki wpływ na Palotiego, nie był jeszcze wtedy doktorem Kościoła. Gdy chodzi o terminy, których Palotti używa,
to abnegacja, termin pojawia się u niego w pismach w 1826 roku, czyli wtedy, gdy ma 8 lat kapłaństwa. Wcześniej mówi o różnych aktach takich, które można uznać za abnegację, ale termin. Vita perpetua abnegationis sit vita mea, pisze. Czyli życie nieustannej abnegacji niech będzie życiem moim. I jako synonimy tego pojęcia można przytoczyć jeszcze takie właśnie jak wyrzeczenie się, o którym często mówi, umartwienie, mortificazione, ofiara, którą chce składać i na którą chce się zdobywać. Tutaj mówię o ofierze zwłaszcza w przeżywaniu, w kontekście przeżywania swojego kapłaństwa, bo jest składaniem ofiary. Ale chyba najbardziej takim bliskim pojęciem tego terminu jest pokora i uniżenie się. Pokora i uniżenie się. Zwróćmy uwagę na jedną z wypowiedzi Palotiego, gdy jeszcze nie był kapłanem. Inni ludzie są bardzo pokorni, ja natomiast nie tylko takim nie jestem, ale pod względem pychy spośród szatanów jestem pierwszy, przechodząc ich w tym bez miary na nieskończone sposoby. Owszem, jestem samo uosobiono pychą. Powiedzielibyśmy, że to przesadne stwierdzenie. Jak można tak mocno się określić? Ale tym bardziej, że wiele tekstów wskazuje, że Paloti jest na etapie początkującym, ale tak się określa, żeby może mieć taki dystans do siebie. Kto nie ma dystansu do siebie, to też właśnie trudno jest mówić o praktyce cnót. I teraz kilka poziomów czy kontekstów, w których praktykuje Paloti abnegację. Wychodzimy od tego kontekstu podstawowego, czyli ontycznego, od tego, że ktoś istnieje i że nasze istnienie trzeba uznać za nicość, czy nas uznać za nicość przed Bogiem. W porządku ontycznym Bóg jest dla człowieka stwórcą. W porządku wiary jest Bogiem objawionym, trójjedynym. I Paloti jest z jednej strony świadomy, że dusza jest obrazem Bożym, że ma godność. Ale mimo tego wielokrotnie określa się takimi pojęciami jak, że jestem nędznym robakiem, ubogim stworzeniem. I mówi też, że sono nihilum et peccatum. Jestem nicością i grzechem. Zazwyczaj łączy ten porządek ontyczny z moralnym, ponieważ nie podejmuje filozoficznych rozważań egzystencjalnych, ale tak się określa, chcąc powiedzieć, że jest nicością przed Bogiem. Wydaje się, że tego typu określenia mają wartość pedagogiczną i że mają skłaniać człowieka do pokory przed Bogiem. Niekoniecznie bym powiedział, że przejmuje to od świętego Jana od Krzyża, ponieważ w książce o naśladowaniu Jezusa Chrystusa, przypisywanej Tomaszowi a Kempis, jest powiedziane: będę mówił do Pana, choć jestem proch i popiół. Gdybym myślał o sobie lepiej, Ty sam wystąp przeciwko mnie. Moje winy wydadzą świadectwo prawdy. Nie potrafię im zaprzeczyć. Jeśli zaś się ukorzę, jeśli przyznam, że jestem niczym i wyrzeknę się dobrego mniemania o sobie i tak jak jestem uczynię się prochem, łaska Twoja będzie mi życzliwa, bliska sercu Twoja jasność, wszelkie choćby najmniejsze zarozumialstwo utonie w otchłani mojej nicości i zginie na wieki. Taka zachęta do uniżenia
według tego tak zwanego właśnie tego dzieła o naśladowaniu Chrystusa, które mówią po Ewangelii miało najwięcej wydań w historii. I jeszcze taka właśnie uwaga innego autora, de Schlera, który twierdzi, że w XVII wieku z unicestwienia człowieka uczyniono fundament nie tylko dla pokory, ale dla każdej cnoty i doskonałości chrześcijańskiej, że tak wtedy akcentowano nicość. O ile w naszych czasach akcentujemy personalizm, godność człowieka i tak dalej, to wtedy właśnie było zupełnie inaczej. Więc są takie zmiany w antropologii, w podejściu do człowieka. W czasach Palotiego Rosmini, to jest taki też znany autor, mówił: uczeń Jezusa Chrystusa powinien zawsze mieć Boga przed oczyma, aby czcić Jego wielkość, i siebie samego powinien zawsze mieć przed oczyma, aby coraz głębiej przenikać własną słabość i nicość. Tak, czyli na tej pierwszej płaszczyźnie uznanie siebie za nicość, ale nie takie jednostronne, żeby dostrzegać także godność człowieka. I po drugie, przepaść między wezwaniem do apostolstwa, a własnymi możliwościami i teraz abnegacja w sensie moralno-duchowym. Abnegacja w sensie moralno-duchowym. Trzeba wyjść tutaj od ideału Palotiego. Jeszcze nie będąc kapłanem, napisał w 1816 roku takie oświadczenie generalne, w którym zawarł swój apostolski plan życiowy. Jest ciekawe, że nie wyszedł od pojęcia, tak jak święty Jan od Krzyża, zjednoczenie z Bogiem jest moim celem, tylko pragnienie dokonywania wielkich rzeczy dla Boga. To jest łaska udzielona Palotiemu. I przyznaję się do tej łaski. Bóg Ojciec dał mi wielkie pragnienie rzeczy, które dokonały się na Jego cześć i chwałę i mają się dokonać. I tym właśnie pragnieniem Paloti żyje. Umieszcza to pragnienie w tym oświadczeniu generalnym, które będzie w wielu tekstach cytował na końcu, w skróconej formie, że się do niego odwołuje i że przez całe życie jest ono dla niego ważne. I trzeba tutaj wskazać na różnicę między duchowością karmelitańską a palotyńską. No jeszcze można rozróżnić duchowość palotiańską, czyli samego Palotiego, a naszą. Bo nie cała duchowość Palotiego przechodzi na nas, tylko to, co zostało zasugerowane przez Palotiego, a potem uznane także przez Kościół. Więc w pismach świętego Jana od Krzyża może nas zaskoczyć, ale gdy się przegląda takie rejestry rzeczowe odnośnie różnych ważnych słów, haseł na końcu dzieł świętego Jana, to niewiele jest mowy o działaniu, więcej o modlitwie i kontemplacji. O działaniu, o duchowym wymiarze działania niewiele. Ewangelizacji świata nie ma. O zbawieniu bliźniego i o uczynkach miłosierdzia bardzo mało. O trosce o zbawienie innych bardzo mało, mówi święty Jan od Krzyża. Natomiast u Palotiego na każdej stronie jest o tym mowa, a tam jest mowa o zjednoczeniu z Bogiem, zaparciu się siebie, przechodzeniu przez różne stopnie, otwarciu się na łaskę kontemplacji, potem na wyższe łaski, narzeczeństwo duchowe i małżeństwo duchowe, no i tutaj jeszcze święta Teresa dochodzi i tak dalej. Także to jest zupełnie inna droga. Niedawno mieliśmy na Kulu sympozjum, na które zaprosiliśmy m.in. karmelitę z Madrytu. Tak myśląc o tym, zapytałem go, jak jest u ojców z duszpasterstwem. A on mi mówi, że my jako karmelici w Madrycie ani w Hiszpanii nie prowadziliśmy nigdy parafii, tylko koncentrowaliśmy się na wspólnocie i na
modlitwie. Modlitwa i wspólnota. Parafie by nas rozpraszały, mówi. Są trochę przeszkodą parafie. W XX wieku dopiero otrzymali parafię. Bo Sobór Watykański II polecił, żeby włączyć bardziej zakony w misję zbawczą Kościoła. Włączyć, żeby nie istniały poza jakby gdzieś dla siebie, tylko żeby je włączyć. I jest to duchowość głęboka, ale właśnie dopiero niedawno jakby włączona bardziej w misję Kościoła. I Palotti mówi o potrzebie abnegacji i dalej zobaczymy anihilacji w innym kontekście niż święty Jan od Krzyża, bo mówi w kontekście apostolskim. Ten kontekst apostolski wymaga także życia duchowego i wymaga kontemplacji, do której, jak wiemy, człowiek nie od razu dochodzi. Ale Palotti wychodzi z założenia, że człowiek powinien czynić dobro dla chwały Bożej, dla zbawienia innych i zniszczenia grzechu. To są te hasła wielkie nasze. I dopiero stopniowo się uświęcać i ciągle się otwierać na łaskę Bożą i będzie się z czasem stawał kontemplatykiem, jeśli będzie głęboko współpracował z Bogiem. Czyli tutaj właśnie mamy ten inny kontekst, Na marginesie, no już tu muszę się przyspieszyć trochę, chciałem coś powiedzieć. Ten kontekst apostolski, że Palotti chce dokonać wielkich rzeczy dla Boga, a oto spostrzega, że nie potrafi tych wielkich rzeczy wykonać, chociaż pragnie obfitości łaski Bożej, otwiera się na Pismo Święte, chciałby mieć za przewodnika samego Chrystusa, chciałby mieć głębokie doświadczenie duchowe. Wszystko to nie wystarczy, bo pisze tak: czymże byłyby moje uczynki, gdyby nie podnosiła ich i nie uszlachetniała ich łaska Pana i nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa? Niczym. Zupełnie niczym, a raczej byłyby budząco największy wstręt ohydą. Że uczynki człowieka bez łaski Bożej, bez pomocy, w sensie duchowym, apostolskim, nic nie znaczą. Tu jest ta nicość operatywna, apostolska, podkreślona, której nie ma u świętego Jana od Krzyża. Wprost tam się nie mówi o tym. I odwoływanie się stąd zrozumiałe do zasług Jezusa Chrystusa, który może uczynić owocnym nasze działanie. Także dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego mówi właśnie, że Bóg udziela nam ustawicznie siły i łaski uprzedzającej, towarzyszącej i następującej po naszych uczynkach. Czyli Palotti musiał tę właśnie tę teologię znać i dlatego też tak się wypowiadał w tej sprawie. I teraz dalej jeszcze parę zdań na temat abnegacji widzianej w świetle teologalnym, czyli w świetle wiary, nadziei i miłości. Palotti modli się o silną wiarę i wierzy, że będzie mu udzielana łaska. Ale bardziej rozbudowany jest kontekst nadziei, bo nadzieja odnosi się do dóbr, których człowiek się spodziewa i których Pan Bóg może mu udzielić w przyszłości czy nawet teraz. I nadzieja jest także zakorzeniona w kondycji ziemskiej człowieka, można powiedzieć w jego tej mizerii takiej także. I nadzieja jako nasza relacja do dóbr, których się spodziewamy, też tutaj musi się skonfrontować z dobrami ziemskimi, czyli nasza postawa wobec dóbr ziemskich. I Palotti na początku jest bardzo radykalny
gdy chodzi o te relacje jego do dóbr ziemskich, bo mówi tak: nie chcę prócz Boga niczego, niczego. Boże mój, wszystko, wszystko, wszystko. Chcę Boga jedynie, jedynie, jedynie. Tu jest właśnie taki wybór radykalny, widoczny i zarazem abnegacja. Chcę tylko Boga i niczego innego, czyli jakby odrzucenie wszystkiego innego. Według zasady świętego Jana wszystko albo nic z tego wspomnianego kontekstu. Potem mamy taki tekst, który nam wszystkim jest chyba znany. Palotti mówi: Bóg mój, nie rozum, lecz Bóg, nie wola, lecz Bóg i tak dalej. I kończy go słowami: Bóg we wszystkim i zawsze. Te teksty można by uznać za inspirowane przez naukę świętego Jana od Krzyża, bo tak radykalnie właśnie ustawiają ten wybór: tylko Bóg, a nic więcej. I u świętego Jana mamy uzasadnienie, dlaczego taka opozycja tutaj istnieje między Bogiem a tymi dobrami. Dla człowieka świeckiego taka opozycja jest niezrozumiała może, bo przecież ciągle musi się codziennie posługiwać dobrami. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o miłość uczuciową, która jest niepodzielna. Bo pisze święty Jan: nikt bowiem nie może z podziwem zwracać wzroku na jakąś rzecz, aby go nie oderwał od pozostałych rzeczy. Czyli jak w coś się zapatrzymy, to wybieramy to, a z tego wynika przynajmniej rzeczywisty brak szacunku okazywany pozostałym rzeczom. Darząc bowiem szacunkiem jedną rzecz, zupełnie naturalnie odrywamy serce od pozostałych i oddajemy je tej, którą darzymy szacunkiem. Czyli że tutaj można by uznać, że chodziło o koncentrację uczuciową miłości. Ale może chodziło jeszcze o coś innego. Cnota nadziei łączy się także z nadzieją na zbawienie nasze w przyszłości. I to zbawienie może być widziane różnie. Może być widziane jako przydzielone nam na skutek naszego postępowania, uczynków i na zasadzie jakby bardziej sprawiedliwości Bożej, że nam się coś należy. Tak było wielokrotnie to tłumaczone, że teologia w tę stronę zmierzała. I teraz tak, jeżeli nie odpowiadamy tym wymaganiom, to może ktoś się negatywnie oceniać, może się spodziewać kary Bożej, pohańbienia. I mamy takie teksty u Palottiego, które świadczą o przyjmowaniu tej kary i pohańbienia. I w tym sensie można je uznać za abnegację własnej osoby. Później natomiast rozwija się u niego bardziej teologia miłosierdzia, liczenie na miłosierdzie i postawa ufności staje się coraz bardziej ważna. I dalej jeszcze, a jaką rolę pełni miłość, jaki ma ona związek z abnegacją? Także tutaj zauważamy rozdźwięk pomiędzy wielkimi pragnieniami miłości Bożej, a aktualną możliwością człowieka w miłowaniu Boga. Palotti mówi tak: Boże mój, miłości nieskończona, miłości odwieczna, niewypowiedziana, niezmierna, niepojęta miłości, daj, bym Cię odnalazł, o miłości. Jest tyle takich wezwań, które świadczą bardziej o Jego woli, o Jego uczuciach, niż o postawie jakiejś racjonalnej, jak to dzisiaj może się częściej spotyka. Czyli jest pragnienie zjednoczenia z Bogiem, ale z drugiej strony świadomość swojej niemocy. Pewna też dysproporcja, którą widzi, że inni Boga miłują, a on nie. I często mamy też takie wypowiedzi, które jeszcze dalej idą. I zwróćmy uwagę, o gdyby można nieskończenie miłować, nieskończenie cierpieć,
i wzgardzonym być dla mego Boga. Pragnienia bardziej radykalne, później się od 26 rok pojawiają jako chęć odpowiedzi głębszej na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie, a ta miłość objawiona w Chrystusie to objawiona w krzyżu, w cierpieniu, we wzgardzie ostatecznie. I tutaj właśnie widziałbym wpływ duchowości ignacjańskiej na Palotiego, ponieważ święty Ignacy Loyola mówi o trzech stopniach pokory i trzeci stopień pokory polega na przyjęciu wzgardy. Na przyjęciu wzgardy. Pierwszy polega na uniżeniu się i przyjęciu woli Bożej, drugi na uczynieniu się obojętnym, w sensie ignacjańskim, na pewne dobra ziemskie, a właśnie trzeci taki jest radykalny i wymaga przyjęcia wzgardy, czyli jest tutaj nawiązanie też do augustyńskiej teorii miłości, bo święty Augustyn w dziele o Państwie Bożym mówi o dwóch rodzajach miłości, które wpłynęły na to, że istnieje państwo ziemskie i państwo niebieskie. Istnieje miłość Boga posunięta do pogardy samego siebie i istnieje miłość siebie samego posunięta do pogardy Boga. I tutaj jest nawiązanie do tego, żeby taką miłość, żeby aż sobą wzgardzić, się na taką miłość zdobywać. I może jeszcze przytoczę pewne odniesienia, niewiele razy. Występują też u świętego Franciszka Salezego, który proponuje taki znak krzyża, że tak od siebie nic nie mogę, z Tobą mogę wszystko, chcę czynić wszystko z miłości do Boga, dla Ciebie Boże cześć, a dla mnie wzgarda. Taki znak krzyża, że proponował, może chyba w tym w Filotei można znaleźć, a więc on też nawiązuje do tego, żeby taką właśnie abnegację przyjąć. I teraz tak, tyle już mówiłem o tej abnegacji, że cisną się takie słowa Dunsa Scota. Negacje nie są przedmiotem naszej najwyższej miłości. Negacje nie są przedmiotem, abnegacje tym bardziej. Jeszcze na końcu mogę dodać o anihilacji parę słów. To jest najtrudniejsza forma abnegacji i ona występuje u Palotiego, że nie obniża on tych właśnie pragnień, ale zdobywa się na większe. I teraz chcę przytoczyć taki tekst, który chyba jest najbardziej radykalny w jego pismach. Aby Jezus Chrystus dokonywał wszystkiego w całej mej istocie, zwłaszcza podczas sprawowania kościelnych posług, czyli odnosi się tutaj do kapłaństwa swojego przede wszystkim, będę powtarzał często, a szczególnie na początku każdej podejmowanej posługi świętej, Panie Jezu, usuń mnie, a postaw siebie. Expelle me et pone te. Niech zniweczone będzie życie moje. I to jest powiedziane destructa sit vita mea. Niech zniweczone będzie. A Twoje życie niech będzie moim życiem i życie Trójcy Przenajświętszy niech będzie moim życiem. Czyli jest tu prośba o usunięcie siebie, żeby Chrystus wszedł w nasze miejsce. Jest to bardzo głęboki tekst i można powiedzieć, no, czy psychologia współczesna, która mówi o samorealizacji, może taki termin zaakceptować? Wydaje mi się, że nie. Tak, i dalej jeszcze mamy taką litanię, wtedy wypowiedziano, w której Palotti prosi o uwolnienie go od przywiązań do różnych dóbr i wymienia najpierw te dobra, które wcześniej wymienił w tym tekście, nie rozum, lecz Bóg i inne, a potem jeszcze prosi o uwolnienie go od innych
dóbr, mianowicie od modlitwy, żeby go uwolnił, od czytania duchownego, posługi, pokuty, postów, umartwienia, ofiary, jałmużny, czuwania, studiów, troski duchowej i pełnionych dzieł nawet, ale chcę powiedzieć nie w tym sensie zwyczajnym, żeby go uwolnił, nie zdyspensował, tylko żeby go uwolnił od przywiązania, w sensie Jan, tym, co Jan od krzyża mówi. Nie przywiązujemy się do dóbr Bożych, ale do Boga samego. Bo modlitwa może nas też zniewolić, jakaś forma modlitwy, chcę powiedzieć, forma. Bo ktoś tylko ma jedną formę modlitwy, od niej nie odstąpi i uważa ją za absolutną. Tak, więc tu mamy jaką wolność uzyskuje Palotti, że chce uwolnić się nawet od dóbr duchowych. Tak. I jeszcze taka prośba na koniec, w ramach anihilacji, przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zniszczone i unicestwione całe życie moje, a całe życie Jezusa Chrystusa, Pana naszego i życie Przenajświętszej Trójcy, Najświętszej Maryi Dziewicy, wszystkich aniołów i świętych, niech będzie całym życiem moim na wieczność. Tutaj mamy uzasadnienie dlaczego Palotti pozmieniał w tym obrazie drogi doskonałości i pododawał te rzeczy. Przemienienie w Jezusa Chrystusa musi być obecne, nie tylko ogólnie Bóg i te inne dobra. Ostatnie zdanie, według świętego Jana od Krzyża tego rodzaju abnegacja jest czynną nocą zmysłów. Trzeba przejść przez czynną noc zmysłów, żeby móc się otworzyć, jeśli Pan Bóg zechce, na większe łaski. Taki jest sens tej teorii. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo księdzu Stanisławowi za tą prezentację. Osobiście słuchając, jako człowiek XXI już wieku, XX, miałem różne odczucia na temat tej abnegacji. Tak jak w moje już pojęcie pewne rzeczy się nie układają. Zresztą Palotti ciekawe jest, kiedy mało mówi dla swoich następców o abnegacji, bardziej mówi o miłości, o umiłowaniu. Nie mówi o tym, bardziej idzie w tą stronę pozytywną niż tą negatywną wyrzeczenie. Tak się zastanawiałem, jak to mogło w ogóle tę abnegację określić z językiem biblijnym, tam nie tylko wyrzeczenie. Mi przyszła na myśl ta rozmowa Jezusa z Nikodemem o tym odrodzeniu się na nowo. Właśnie to jest też, żeby zrozumieć, że do pewnych rzeczy trzeba zupełnie umrzeć, żeby odnowić się na nowo właśnie w Bogu. Teraz będzie czas, tak 10 minut na pytanie. Każdy, jak wczoraj, kto ma jakieś pytanie, proszę podejść tutaj do ambony i zadać pytanie jak księdza Stanisława. Pytanie, czy może być miłość bez abnegacji, bo mnie się wydaje, że nie. Jeżeli ja kogoś kocham i jakieś akty miłości oddaję, to muszę zrezygnować z siebie, z moich dóbr, z mojego dobra i to jest właśnie moje pytanie. Myślę, że to jest niemożliwe bez abnegacji, bez zrezygnowania, bez wyrzeczenia się być miłością. A po drugie, jeszcze chciałam się zapytać, bo mnie się wydaje, żeby wzgardzić sobą, że chyba Pan Bóg tego nie chce. Bo ja uznaję się rzeczywiście bardzo często za nic i za niegodna nawet rozmowy z Bogiem, ale znam moją wartość. Uważam, że Pan Bóg mnie stworzył i że dla Niego każdy człowiek ma wartość. To jest właśnie to. A po drugie, po trzecie, chciałam panu profesorowi podziękować, że ten wykład to dla mnie już jest prawie całe sympozjum. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. No, dziękuję za komplement, za duży trochę pani mi powiedziała komplement. Rzeczywiście wydaje mi się, że nie ma miłości bez abnegacji, bo miłość wymaga zawsze kompromisu, mówimy, a więc uwzględnienia drugiej osoby,
jej wolności, jej sposobu myślenia, kompromisu na płaszczyźnie poznania prawdy, żeby wspólnie dochodzić w małżeństwie na przykład. To takie typowe pole, gdzie trzeba praktykować też abnegację. I potem dzielenia się dobrami różnymi i tak dalej, żeby zrezygnować z czego i się podzielić. To wszystko można by tym dawnym terminem abnegacji tutaj określić jakoś. I druga rzecz, rzeczywiście też jest tak, że my dzisiaj żyjemy w innej epoce personalizmu chrześcijańskiego. Marie Ten czy inni, prawda, ksiądz Bartnik na Kulu głoszą personalizm, czyli że człowiek jest osobą i jest kimś wielkim. I nawet teologia dokonała przewrotu takiego antropologicznego, mówimy, od Karola Ranera, że nie tylko mówi się o Bogu w teologii, ale o człowieku w relacji do Boga. I dlatego dzisiejsze nasze takie postawy nie zgadzania się na tego typu abnegacje, co kiedyś przyjmowano bezkrytycznie, są też zrozumiałe. Tak, może jakieś inne. To już w połowie zostało powiedziane, ale ja chciałbym jednak pociągnąć ten wątek, bo ksiądz profesor powiedział, że dzisiejsza psychologia to by się pewnie z tym nie zgodziła. Jeśli są psychologowie na sali, szukam, to ja bym chętnie usłyszał kogoś, kto jest psychologiem i praktykującym psychologiem, co by powiedział na ten temat, ponieważ no to są, ja pojmuję, to się tak rozjeżdża, że co, no to teologia duchowości sobie, trzeba wręcz siebie właśnie zaprzeczyć, destrukta, sit, prawda, był cały zresztą w przeszłości gdzieś tam prąd taki contemptus mundi, pogardy wobec świata, więc tego, co stworzone, nawet żeby to jakby transcendować, przekroczyć i tak dalej. A z drugiej strony dzisiaj, to chcę powiedzieć, no przecież dzisiaj się na warsztatach, coachingach wszelakich ciągle mówi o własnej tożsamości, samostanowieniu, ksiądz profesor powiedział już samorozwoju, ty masz odzyskać, odnaleźć swoją wartość. No to tak, to ja mam tę wartość odzyskać, czy ja mam tę wartość nie odzyskać? To znaczy, że co, że psychologia współczesna dzisiaj i te wszystkie terapie, coachingi, to one nie dotykają sfery kompletnie duchowości, to się rozjeżdża kompletnie. Nie wiem, mam dysonans, duży dysonans. No tak, rzeczywiście. Ktoś chciałby się na ten temat wypowiedzieć, bo jeśli jest psycholog, to bardziej kompetentnie to zrobi na pewno. Proszę bardzo. O. Wprawdzie jestem tylko pedagogiem, nie psychologiem, ale według mnie personalizm nie zaprzecza temu, co żeśmy tu przed chwilą powiedzieli. Dlatego, że Pan Bóg mówi do nas, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały. I na tej niwie, że człowiek sam z siebie nic nie może dokonać, bo on jest powołany do wielkich rzeczy i ukształtowany, by te wielkie rzeczy realizować, ale sam ich nie potrafi, dlatego potrzebuje tego bodźca, który mu mówi, ty sam jesteś, możesz być pyszny jak szatan i możesz próbować to, co przed chwilą ksiądz profesor powiedział o tym, że człowiek jak realizuje, chce realizować sam swoją wielkość, to staje się wielkim niczym w złym znaczeniu. A jeżeli ja poddam się pod prowadzenie samego Jezusa Chrystusa i proszę Go, by to On we mnie realizował te wielkie rzeczy, te moje pragnienia, które mi przez łaskę daje, by mogły się we mnie realizować, ale nie dzięki mnie samej, bo sama jestem grzechem, nicością. W tym etapie jestem tym starym człowiekiem, ale Bóg we mnie może stworzyć tak piękną osobowość, pięknego człowieka na Jego obraz i podobieństwo,
które było w zaraniu zrealizowane, a zmarnowane przez grzech. Bo tylko Bóg, i dlatego Wincenty, ja go tak czuję, mówi, tylko Bóg może we mnie cokolwiek uczynić i nie te rzeczy, nawet najpiękniejsze, mają mnie przyciągać jako to, do czego dążę, ale tylko Bóg. A to ma mi tylko służyć, by Boga uwielbiać i Jemu wszystko oddawać i samego siebie i cokolwiek otrzymam i to samo, co mówi, że to, co we mnie się dokonuje, to miłosierdzie Boże. To nie ja to zrobiłem, to Bóg we mnie, Jego nieskończona miłość miłosierna. I uważam, że personalizm jest tym otwarciem na tą jeszcze większą pełnię, bo człowiek jest stworzony przez Boga, to już przez samo to jest piękny. Przez to, że ma te pragnienia i pragnienia realizacji cnót, to już jest na wyższym etapie, a to zjednoczenie i przekształcenie to nie moja rola, tylko Boga we mnie, jeżeli Mu pozwolę w sobie działać, abym umiała rezygnować z tego, co jest małe, by stało się wielkim. Tak to rozumiem. I dziękuję za tak przepiękny i jasny wykład, bo to jest wielki dar i za to dziękuję. Bóg zapłaci, niech Bóg będzie uwielbiony. Jeśli ksiądz Artur, jako też psycholog i psychoterapeuta, wypowie się, jeśli później ostatnie pytanie, jeżeli ktoś miał, i będziemy kończyć. Ja myślę, że siostra Kinga też pewnie podejmie ten temat, jeżeli będzie taka możliwość w czasie wykładu. Ale to jest w ogóle bardzo istotny temat dla zrozumienia, znaczy pytanie, dla zrozumienia miejsca psychologii w życiu duchowym. Problem pojawia się wtedy, kiedy psychologia jest stawiana właśnie niejako w miejscu zastępującym teologię i to jest błąd. I wtedy rzeczywiście ta tak zwana samorealizacja prowadzi bardzo często do krańca, do uczucia krańca psychologii i tak naprawdę do pustki, do jakiejś depresji, smutku. Wtedy, kiedy nie ma ona przedłużenia właśnie w relacji z Panem Bogiem, do której jesteśmy stworzeni. I ja tak mogę się podzielić, odpowiadając trochę na to pytanie. Celem psychologii jest uczynienie z nas ludzi pełniej żyjącymi łaską, tak naprawdę. To jest podstawowy cel psychologii. Oczywiście psychologowie nie często używają takiego języka i mówią o wolności tutaj, prawda? Mówią, że celem psychologii jest doprowadzenie do tego, żeby człowiek był wolny. Psychologię w sensie terapii, może psychoterapii bardziej. A wolność daje nam właśnie życie w pełni łaską przede wszystkim, czyli bycie w pełni tym, kogo Pan Bóg chciał mieć nas stwarzając. I jeszcze ostatnie zdanie może. Bywa często w życiu tak, że my troszeczkę czynimy falstart, bym powiedział, i przechodzimy od razu do abnegacji siebie bez posiadania siebie. No tak. Bez takiego poczucia, że ja siebie mam, siebie właśnie kocham, mam poczucie wartości. Przeskakując, to wynika myślę z wielu czynników też środowiskowych. Nie? Wpadam od razu w tą abnegację, która jest dla mnie jakimś wyjściem i odpowiedzią teologiczną na tak naprawdę problemy psychologiczne, takie osobowościowe. Nie? I stąd jest czasami tendencja, spotkam się z tendencją pomniejszania swojej wartości, która jakby stoi w sprzeczności z zamysłem Pana Boga. Ja myślę, że tutaj możemy zrozumieć właśnie cel w ogóle psychologii. Psychologia ma nam, terapia czy spojrzenie takie ludzkie, ma nam przywrócić to posiadanie siebie, żebyśmy wiedzieli, kim my jesteśmy, czym żyjemy, co w sobie mamy. Z jakimi pytaniami się zmagamy
I dopiero wtedy, kiedy mam to poczucie, mogę powiedzieć, oddać się po prostu. Nie mogę się ofiarować. Mogę w dojrzały sposób powiedzieć, jak odpowiedzieć na tą zachętę Chrystusa wyrzeczenia siebie i wzięcia krzyża, co jest bardzo pozytywne, nie negatywne. Dziękuję. Dziękujemy za dopowiedzenie. Często słyszymy właśnie o różnych takich psychologiach opartych na niewłaściwej antropologii, że człowiek nie jest widziany w odniesieniu do transcendencji, tylko w wymiarze immanentnym, ziemskim. I większość nurtów psychologicznych właśnie na tym się opiera. I nawet ta psychologia amerykańska samorealizacji, co tam był Maslow, Fromm i inni, prawda, na tym się opiera, ale są też zdrowe takie psychologie uprawiane, jak szkoła Rulli w Rzymie i KUL też ma takie aspiracje. Te wszystkie ośrodki, gdzie są instytuty studiów nad rodziną, także wprowadzają tę antropologię klasyczną, gdzie jest rozróżnienie trzech poziomów. Duchowy poziom jest, a nie tylko cielesny i psychiczny, ale i duchowy i odniesienie do transcendencji. Myślę, że tymi dwoma komentarzami ostatnimi możemy zakończyć to nasze konferencje na temat abnegacji. Teraz mamy przerwę i o 9:30 spotykamy się na następnym. O 10:30. O 10:30. Thank you.